Proszę Państwa, nazywam się Artur Kiełbasiński, jestem publicystą ekonomicznym i będę miał przyjemność poprowadzić naszą dyskusję w ciągu następnych 70 minut. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o inwestycjach w portach, ale z punktu widzenia efektywności tych inwestycji, z punktu widzenia sposobu oceny efektywności tych inwestycji i mamy znakomitych gości. Witam serdecznie pana Jacka Sadaja, prezesa zarządu portu w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Na scenę teraz wchodzi Marek Grzybowski, profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny. Mamy też specjalistę bezpośrednio od przeładunków, pan prezes Jan Jarmakowski, Gdyński Terminal Kontenerowy. Dzień dobry panie prezesie. Witam państwa serdecznie. Witam mamy panie też specjalistę. Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Mamy też specjalistę od konstruowania całych procesów i tego człowieka, to przedstawiciela firmy, która korzysta z tego, co się dzieje. Pan prezes Artur Warsocki, Interbalt. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I publicysta morski Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tak jak powiedziałem, będziemy zajmowali się inwestycjami, ale z punktu widzenia jak na nich zarobić, jak oceniać ich efektywność. I tak naprawdę na początek pytanie do pana prezesa Sadaja. Jeżeli ma pan nowy projekt inwestycyjny, tych kryteriów oceny może być kilkanaście, przychody portu, poszerzenie bazy ładunków, które mogą być przeładowywane, kwestia przychodów Skarbu Państwa, która też ma ogromne znaczenie. Jaki miks czynników decyduje o tej ocenie, której pan prezes, zarząd portu poddajecie dane przedsięwzięcie inwestycyjne? Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za pytanie. Inwestycje, które realizowane są w porcie, są to inwestycje, które mierzone są nie na najbliższe lata, tylko na dekady. Zobowiązania, których się podejmujemy, to są zobowiązania, które wychodzą na w przyszłość co najmniej na lat 30, a często nawet dłużej. W związku z tym z tych parametrów jest bardzo wiele. Port to jest wielki organizm, który musi spotkać się z wieloma czynnikami, które na przestrzeni czasu mają prawo się zmieniać. Dlatego dzisiaj, patrząc na port w Gdyni, port, który jest bardzo efektywnie wykorzystywany, bo możemy pochwalić się tym, że w basenie Morza Bałtyckiego nie znajdziemy drugiego takiego portu, który tak efektywnie korzysta z każdego metra kwadratowego przestrzeni. Jest to również spowodowane tym, że port w Gdyni dzisiaj ma już bardzo ograniczoną przestrzeń do dalszego rozwoju wewnątrz portu. Jesteśmy portem wewnętrznym, który jest obudowany tkanką miejską, stąd te ograniczenia, jeżeli chodzi o rozwój wewnątrz. Oczywiście naprzeciw wychodzi technologia, która może zwiększyć tą efektywność przeładunków. I zmieniają się też ładunki w porcie, to też musimy brać pod uwagę tych ładunków w porcie. My chwalimy się tym w Gdyni, że jesteśmy portem uniwersalnym i patrzymy w kierunku różnych grup ładunkowych. Dzisiaj pojawił się taki kolejna grupa ładunków, są to konstrukcje offshore'owe. I tutaj musimy połączyć to z tymi inwestycjami, które już zostały zrealizowane w porcie i przygotować się do kolejnych inwestycji, które będziemy realizowali. Pewne grupy ładunków będą w porcie wiele dekad, inne grupy ładunków, tak jak podejrzewamy offshore, jest to krótsza perspektywa czasu, jednakże również spodziewamy się, że będzie to pewnie w co najmniej 10 lat, a wydaje się, że perspektywy mogą być jeszcze dłuższe. Stąd oczywiście przyglądając się, czym powinniśmy się kierować? Powinniśmy kierować się uniwersalnością i powinniśmy kierować się umożliwianiem dalszego rozwoju.
Tak jak wspomniałem, tą główną inwestycją i tym głównym priorytetem portu jest dzisiaj znalezienie nowych terenów rozwojowych. Zarówno jeżeli chodzi o przestrzeń, jak i możliwość rozwoju portu pod względem dostępu, bo mówimy tutaj o dostępie od strony morza, jak i dostępie od strony lądu. I tutaj pamiętajmy o tym, że port, żeby mógł dalej się rozwijać, musimy zapewnić dalszy rozwój drogowy, kolejowy i w tym kierunku idą nasze starania, tak żeby ostatecznie zwiększać przychody Skarbu Państwa, ale również przychody portu, które ostatecznie wykorzystujemy celem realizacji kolejnych inwestycji, modernizacji portu i przygotowywaniu go pod potrzeby naszych klientów, naszych kooperantów, operatorów, którzy jako część tego dużego organizmu działają na rzecz przychodu i zwiększania atrakcyjności portu. Czyli z tego, co pan prezes powiedział, wynika jednoznacznie, że jeszcze czynnik czasu, czyli rozłożenie pewnych efektów w czasie ma także kluczowe znaczenie dla oceny tych wszystkich parametrów inwestycyjnych. Tak, podkreśliłbym, że w ostatnich czasach ten dynamizm zmian jest bardzo duży w ostatnich latach, a właściwie w ostatnich miesiącach obserwujemy olbrzymi dynamizm zmian, do których musimy się błyskawicznie przystosowywać i poddając to analizie przewidujemy, jak może wyglądać popyt w kolejnych dekadach. I tutaj, jeżeli mówimy o tym czasie, o tej dynamice zmian, pytanie do pana prezesa Jarmakowskiego. Panie prezesie, chyba nikt by nie wymyślił tej sytuacji, która jest na rynku żeglugowym, stawki frachtowe na etapie wychodzenia z pandemii wystrzeliły w górę. I jeżeli tu mówimy o wieloletnim planowaniu, o wieloletniej działalności, bo to przecież jest działalność oparta na bardzo poważnych inwestycjach, na ile takie zaburzenia rynku, bo to, co się dzieje na rynku frachtowym, chyba już można nazywać zaburzeniem, mają wpływ na wynik ekonomiczny, na wasze działania, na skutki dla firmy z punktu widzenia finansowego, takiego no średniookresowego, a może nieliczonego w dekadach? W tej chwili mamy faktycznie sytuację bezprecedensową, mianowicie stawki frachtowe szybują w górę. Jest to wynik pewnego niezrównoważenia podaży i popytu. Z różnych względów, ale przede wszystkim na skutek tego, że armatorzy przez kilka ostatnich lat przed wybuchem pandemii notowali bardzo niskie zyski lub wręcz straty, ograniczyli w związku z tym inwestycje w tonaż. Ograniczone zostały też inwestycje w puste kontenery i w tej chwili odczuwamy wszyscy tego skutki. I tych kilku lat ograniczonych inwestycji no, nie jesteśmy w stanie nadrobić w ciągu roku czy też dwóch. Cykl budowy statku oczywiście nie trwa miesięcy, tylko to trwa lata. Natomiast popyt na usługi przewozowe i usługi portowe w związku z tym no, szybuje bardzo, bardzo mocno w górę. Najbliższe kilka lat, 4 do 5 lat, w tej chwili prognozy zakładają na ten najbliższy okres wzrosty około 5% średniorocznie w globalnych obrotach kontenerowych. Natomiast podaż infrastruktury portowej, infrastruktury terminalowej będzie rosła o połowę wolniej.
co wskazuje, że globalnie nie rozwiążemy tego problemu niezbilansowanej podaży i popytu prostymi metodami zwiększając dostępność infrastruktury portowej. Więc operatorzy muszą sięgnąć po nieco inne metody, operatorzy i porty. Mianowicie trzeba znacznie bardziej efektywnie wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę portową. Stąd istotne jest poprawianie komunikacji portów z zapleczem, a jeśli chodzi o port Gdynia, no to wskażę na dwa kluczowe tutaj projekty. Jeden to jest poprawa dostępu kolejowego, który już jest realizowany z pewnymi perturbacjami, ale jest realizowany. Natomiast jest drugi istotny projekt, który musi być zrealizowany, żeby poprawić wykorzystanie istniejącej dostępnej infrastruktury portowej, mianowicie projekt Drogi Czerwonej, który niestety nadal tkwi w martwym punkcie. Kolejna rzecz to jest lepsze wykorzystanie infrastruktury od strony wody, czyli już samej infrastruktury nabrzeży portowych. Chodzi o to, żeby obsłużyć jak najszybciej, jak największą ilość statków. A panie prezesie, jaka tu jest rezerwa? Bo pan mówił, że tak naprawdę możliwości infrastrukturalne będą o połowę wolniej rosły niż zapotrzebowanie rynku. Na ile możecie na przykładzie GTC tą efektywność własną poprawić, żeby rozładować ten korek, który będzie na morzach? No my w tej chwili kończymy projekt modernizacji części nabrzeża bułgarskiego, który jest w naszym użytkowaniu wieczystym i modernizujemy fragment 85-metrowy i dzięki temu będziemy w stanie obsłużyć znacznie większe statki kontenerowe. Zresztą w Gdyni ostatnio zawitały dwa bezpośrednie serwisy, jeden na terminal BCT, to jest serwis z Indii, z Pakistanu, a ostatnio też statek serwisu transatlantyckiego na nasz terminal, co też pokazuje, jak zmieniają się trendy w światowym shippingu i tego można się spodziewać, że do portu Gdynia, jeżeli będą dostępne nabrzeża do obsługi statków kontenerowych, będą zawijać właśnie coraz częściej serwisy bezpośrednie z takich obszarów jak Ameryka Północna, Południowa, czy też Środkowy i Bliski Wschód. Związane jest to oczywiście, jeśli chodzi o Środkowy, Bliski Wschód i Azję, z relokacją produkcji, która następuje, relokacja produkcji z Chin. Wiąże się to z trendami demograficznymi, z tym, że koszty produkcji w Chinach rośnie bardzo szybko, ale też wiąże się to z tym, że pandemia unaoczniła pewne ryzyka związane z lokowaniem produkcji w jednym czy w niewielu lokalizacjach. Czyli to trzeba się spodziewać dywersyfikacji także w kierunkach dostaw. Należy się spodziewać dywersyfikacji produkcji w innych kierunkach i w mojej ocenie ten trend, który miał miejsce jeszcze parę lat temu, zamawiania coraz większych statków kontenerowych, on już się zakończył. Nie tylko ze względów chociażby takich, o których tutaj mówimy, dywersyfikację produkcji, która będzie miała miejsce, już ma miejsce, ale też ze względów ekologicznych. W tej chwili coraz większy nacisk jest na zapewnienie zrównoważonego rozwoju i to też muszą brać pod uwagę armatorzy zamawiający nowy tonaż.
Coraz więcej statków jest zamawianych średniej wielkości, około 14-16 tysięcy TEU, to już nie są takie wielkie mastodonty. Czyli można zażartować, że 400 metrów i wystarczy, tak? No właśnie do tego zmierzam. No, dlatego też tak przygotowaliśmy modernizację Nabrzeża Bułgarskiego, konkretnie pod obsługę tego typu statków 370-380 metrów. To są największe statki, które będą mogły zawijać do portu Gdynia. No my już będziemy od listopada tego roku do tego gotowi. No ale też powinniśmy zainwestować w dodatkowy sprzęt kontenerowy, bo obsługa statków to nie tylko dostępność infrastruktury nabrzeży, ale też dostępność odpowiednich urządzeń przeładunkowych i co też niezwykle istotne, a w obecnych realiach może i najważniejsze, dostępność wysoce wykwalifikowanych pracowników, z czym też musimy się na co dzień zmierzać. I to perspektywa firmy przeładunkowej i terminala kontenerowego. A ja mam pytanie do pana prezesa Warsockiego. Z punktu widzenia klienta, jakie kryteria decydują o tym, jak tworzy się ten łańcuch logistyczny, jakie argumenty leżące po stronie portów, jakie czynniki z punktu widzenia waszej firmy są kluczowe przy wyborze tego, w jaki sposób te potoki ładunkowe są potem kierowane? Dziękuję panie redaktorze. Proszę państwa, akurat spółka Intrabalt chyba jest dobrym przykładem do odpowiedzi na podobne pytanie z punktu widzenia właśnie takiego odbiorcy tych wszystkich usług czy portowych czy innych, ze względu na to, iż należąc do grupy kapitałowej Węglokoks, co od x lat właśnie komponowaliśmy te łańcuchy dostaw. I dzisiaj jesteśmy świadkiem całkowicie zmieniającej się sytuacji w budowie łańcucha dostaw przy produktach masowych, może od tego zacznijmy, bo z tego się wywodzimy. Tak jak kiedyś Węglokoks, będąc jednym z jedynym właściwie eksporterem węgla i najważniejsze, co się oczekiwało od spółki, która istnieje od wieluś tam lat, to było zapewnienie w porcie takich warunków, żeby towar, który przyjeżdża, mógł być zeskładowany i zaladowany. Ktoś inny robił, czarterował armatora, ktoś inny organizował kolej, ktoś jeszcze inny załatwiał to na kolei. Dzisiaj może węgiel nie jest tym dobrym przykładem takim z punktu widzenia popularności dzisiaj, bo de facto eksportu już od jakiegoś czasu nie ma i importu praktycznie od roku ubiegłego śladowej ilości przez porty przechodzące. Mamy targety ekologiczne, całkowicie energetyka się zmienia, więc automatycznie zmienia się też zapotrzebowanie na ten produkt. I co się stało później? Już w latach kolejnych ten łańcuch się zmieniał i nagle oczekiwało się od spedytora takiego jak nasz, żeby zbudować łańcuch bardziej kompleksowy, bo nie było to już takie oczywiste z punktu widzenia kosztowego. Już się oczekiwało, że będziemy zarządzać również relacjami z armatorem, relacjami z portem, relacjami z koleją, a nawet zaczął się pojawiać jeszcze transport drogowy, czyli na spedytora się zaczynało przekładać coraz więcej funkcji. Rozumiejąc no, też tę sytuację i też trochę jakby poszerzając to pana pytanie, też była też pewna taka tendencja, że jeżeli ktoś posiada duże ładunki masowe, no to dobrze mieć swoje nabrzeże, dobrze mieć swój port. Węglokoks podchodził do przejęcia wewnętrznego portu w Gdańsku dwa razy w 2014 i kolejny raz w 2018. Miałem okazję prowadzić ten projekt i co się okazało w 2018, niestety ekonomia była silniejsza. Przy tych mniejszych wolumenach i przy tej niepewności, a kosztach stałych, jakimi są dzierżawa, koszty stałe pracownicze plus do tego zobowiązania dzierżawy od 10 do 30 lat, niestety ekonomii na tym nie było. Nie było na tym też ładunków, więc tak naprawdę dzisiaj od masówki trochę odchodzimy, ale jeżeli mówimy o tym, o towarach masowych innych, to co oczekujemy jako spedytor, czy tego czego się oczekuje od nas jako od spedytora, to po prostu kompletność łańcucha i pan prezes wcześniej wspomniał o tych tematach. Właściwie dla nas dzisiaj się liczy czas
przy tej kompleksowości i czas już nie tylko portu, bo 80% ofert, które dzisiaj składamy, to składamy na kompleksową ofertę, więc kontrahenta dzisiaj mało interesuje, ile ten produkt będzie w porcie. On zakłada pewien łańcuch, mamy mu zapewnić jeszcze do tego efektywny połączenie kolejowe bądź samochodowe. I patrząc na to z punktu i właściwie dla nas dzisiaj najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście ten czas, przejezdność, dotarcie do portu. Bo tak jak porty sobie świetnie radzą, czy poradzą, czy plany mają od strony morskiej, czy pogłębienie, czy wyjście na zewnątrz do akwedu, żeby mieć większą głębokość, żeby więcej przeładować inwestycje, które są w infrastrukturę wewnątrz portu przeładunkową, to z tym świetnie sobie się radzi. I rzeczywiście dzisiaj takim wąskim gardłem i największym wyzwaniem to rzeczywiście jest ten czas poświęcany na drogę lądową, na dotarcie. No niestety port gdański, Gdynia mamy bardzo blisko, ale jak składam ofertę na kolej, nie jestem w stanie złożyć jednej ceny, jednej oferty na dwa te porty, ponieważ drogi łączące kolejowe chociażby są całkowicie inne. Muszę założyć całkowicie inne uwarunkowania dotarcia. Z przykładu, dlaczego to jest też ważne, droga lądowa to samo. Z jednej strony mamy Gdańsk, być może bliżej autostrady S7, z drugiej strony obwodnica, fajnie, że planuje się metropolitalna, wszystko to jest fajnie. Pamiętam z innego mojego zaangażowania biznesowego jeszcze wcześniej, jak wybudowaliśmy bazę paliwową w Czechowice, w rafinerii Czechowice. Katowice były akurat po modernizacji trasy, wiadukty bezkolizyjne, fajnie. Wydawałoby się, że klienci tam pojadą, tylko 25 km dalej była pszczyna z jednym pasem i samochody stały. Więc to jest wyzwanie przed nami, przed firmami, które właściwie układają ten łańcuch logistyczny. Na szczęście można powiedzieć, że no zawsze jakoś tam sobie się poradzi, bo mniej więcej wszyscy korzystają z tych samych uwarunkowań. Ale na przykład najciekawszą rzeczą w ubiegłym roku było, gdy rzeczywiście te frachty wzrosły, gdy było mniej kontenerów, że wieźliśmy 10 kontenerów do Polski z panelami fotowoltaicznymi z portów chorwackich, bo było bardziej efektywnie dla klienta, więc to są takie wyzwania, czyli wychodzimy trochę z portów, bo jak patrzymy na porty, to rzeczywiście te zadania, wydaje mi się, że one są skoordynowane, one porty wiedzą, co chcą osiągnąć, poprawiają tę efektywność, o czym pan prezes też powiedział, każdy metr kwadratowy, każdy ten, wychodzimy trochę bardziej na ląd i tu są większe wyzwania dla takich firm jak nasze, a też ostatecznie dla odbiorcy. To pytanie wrócimy na morze na chwilę. Mateusz Kowalewski. Pan prezes Jarmakowski mówił o tych rosnących przeładunkach, o tych statystykach, które będą rosły z punktu widzenia ruchu kontenerowego. On jest taki, ścigamy się, tak? Pokazujemy, to jest ważne kryterium statystyczne. Jak zakładamy, jak z pana punktu widzenia wygląda przyszłość tych ładunków, czy rzeczywiście tych kontenerów będzie więcej i więcej? I tutaj mamy w tle kolejne oczywiście pytanie. Mamy dwa terminale w Gdyni, mamy terminal w Gdańsku, który będzie rozbudowywany, no ale mamy też aspirację Świnoujścia. Dla wszystkich będzie ładunków? Wydaje mi się, że tak. Szanowni państwo, panie redaktorze, drodzy paneliści, faktycznie głównym takim punktem wyróżniającym port Gdynia na tle innych portów jest jego uniwersalność, która jest zdecydowanie największa w tym regionie Bałtyku. W Gdyni w bardzo równym stopniu rozkłada się ta dywersyfikacja. W Gdyni w dużym stopniu przeładowane są kontenery, ładunki masowe, ładunki drobnicowe. Jest to centrum, jeśli chodzi o operacje promowe. Od lat Gdynia jest też bardzo istotnym punktem, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów. Można powiedzieć, że to jest pierwszy nowoczesny port kontenerowy, który powstał w Polsce. BCT ma olbrzymią historię i terminal kontenerowy w Gdyni był pierwszym nowoczesnym tego typu terminalem przeładunkowym w kraju. Dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o rynek kontenerowy, jest bardzo dynamiczna. Aspiracje rozwojowe zarówno Gdańska, jak i Świnoujścia to jedna historia. Druga to
ostatnie zjawiska, z jakimi mamy do czynienia w Gdyni. Gdynia była jedynym portem w czasie pandemii, który notował rekordowe, kolejne rekordy przeładunków mimo pandemii. Można zażartować, że w Gdyni nie zauważyli COVID-u, tak przynajmniej w statystykach. Tak, dotyczyło to większości grup ładunkowych, między innymi kontenerów. I tu warto podkreślić, że zarówno Gdańsk, jak i Szczecin, Świnoujście, gdzie te kontenery, to można powiedzieć, że to jest śladowa część wolumenu, w Gdyni mimo pandemii kontenery były na tendencji wzrostowej. Dlaczego? Wynika to głównie z tego, że port Gdynia w przeciwieństwie na przykład do DCT Gdańsk jest portem, gdzie udział przeładunków kontenerów w olbrzymim stopniu opiera się o eksport, nie tylko o import. I to tutaj Gdynię bardzo wyróżnia. Jest to zdecydowanie, można powiedzieć, bardziej związany z rynkiem. Przeładunki w porcie Gdynia zdecydowanie są bardziej związane z realnymi zjawiskami, które się dzieją tutaj na rynku. Bo DCT jest to terminal, kontenery tam praktycznie idą w jedną stronę. Duża ilość wolumenu bezpośrednio z Azji, z Chin trafia do terminalu. Port Gdynia to port, gdzie mamy dużo połączeń, jeśli chodzi o połączenia fiderowe z innymi portami Europy, ale w olbrzymim stopniu jest to port, z którego się eksportuje towary kontenerami. I to jest bardzo ważne zjawisko. Jeśli chodzi o inwestycje, podsumowując, Gdynia ma, jeśli chodzi o obsługę kontenerów, olbrzymie tradycje i myślę, że przyszłość, jeśli chodzi o przeładunki portu Gdynia, jeśli chodzi o grupy ładunkowe, będzie na pewno się opierała o kontenery i te wzrosty będą cały czas. Zarząd portu praktycznie zrobił wszystko, jeśli chodzi o areał samego portu, co mógł, żeby te przeładunki utrzymać. No, inwestycje, mamy panel efektywność inwestycji. Wszystkie decyzje dotyczące zabezpieczenia ładunków kontenerowych praktycznie zostały zrealizowane. No, mamy do czynienia z niespotykanym dotychczas procesem inwestycyjnym. W porcie Gdynia praktycznie wszystkie nabrzeża w tej chwili są nowe. Jesteśmy na końcu procesu przebudowy nabrzeży. Wszystkie baseny, wszystkie tory podejściowe są pogłębione. Te inwestycje zostały zrealizowane. Mamy finał obrotnicy. To jest kolejna gigantyczna inwestycja, obrotnica. Ten proces inwestycyjny też jest sfinalizowany. Więc jeśli chodzi o inwestycje na terenie portu Gdynia, no, praktycznie większość tych inwestycji została zrealizowana. Jakie inwestycje są w tej chwili najważniejsze? Już te, które nie są bezpośrednio zależne od zarządu portu, ponieważ w tej chwili infrastruktura kolejowa, tu też mamy gigantyczne inwestycje, które są realizowane w tej chwili przez PKP na niespotykaną skalę, tu mówimy o ponad 1,5 miliarda złotych. Myślę, że tą najważniejszą inwestycją, gdzie my możemy tylko lobbować w tej chwili, no to jest zdecydowanie droga czerwona, ponieważ ten ruch kołowy wymaga odciążenia. Wzrosty przeładunków w porcie Gdynia i rosnący wolumen wymaga odciążenia i ta droga czerwona jest to w tej chwili moim zdaniem najważniejsza inwestycja, która powinna być zrealizowana. Bo przypomnijmy, tu jest scenariusz powstawania drogi czerwonej do 2028 roku. No a im szybciej, tym lepiej. Natomiast byliśmy cały czas teraz na morzu. Ja mam pytanie do profesora Marka Grzybowskiego. O porty, ale nie od strony morza, tylko od strony zaplecza, od strony tego, co jest w tej drugiej linii, nie w linii przeładunków. Jest taka koncepcja port 4.0 mówiąca o lokowaniu produkcji, lokowaniu specjalistycznych
działań przemysłowych właśnie na terenach portowych, czy z punktu widzenia rozwoju portów, ale też tej efektywności inwestycyjnej. To rzeczywiście jest taki optymalny kierunek, który można realizować, bo przypomnijmy, to nie musi być 100 metrów od nabrzeża. Mamy cały teren Doliny Logistycznej. Być może można dobre fabryki umiejscowić na przykład w Rumi. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie do panelu. Obawiałem się, że jednak pan redaktor zada mi pytanie. Myślałem, że pominie, a jednak nie. Proszę Państwa, ja na port patrzę się trochę szerzej niż jako obszar tylko przeładunków. Dla mnie port to jest przestrzeń kreowania wartości dodanej, łącznie z tym, co jest oprócz nabrzeży przeładunkowych, także mamy nabrzeża produkcyjne. Jeśli byśmy spojrzeli na przykład na port Gdynia, no to tutaj mamy duży obszar i produkcji, i świadczenia usług, łącznie z tym, że zaznaczam nie tylko usługi spedycyjne, ale na przykład usługi edukacyjne. W porcie Gdynia mamy szkołę morską, gdzie kształci się rocznie, szkolonych jest na kursach 10 tysięcy osób. Także to są obszary. Ale ponieważ mówimy o efektywności inwestycyjnej, ja uważam, że zarówno, że port Gdynia, jak i port Gdańsk są otoczone Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. I to jest strefa, w której na pewno będzie działo się wiele i więcej, ponieważ musimy spojrzeć na inwestycje w porcie Gdynia i w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako możliwość produkcji w tym miejscu albo na tym obszarze, świadczenia usług w tym miejscu, na tym obszarze i budowania potencjału i efektywności inwestycyjnej w oparciu o eksport lub reeksport. Wiadomo, że wszystkiego w kraju nie produkujemy. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że aktualnie fabryki, które powstają, to są fabryki zautomatyzowane, fabryki o dobrze zorganizowanej przestrzeni i na małej przestrzeni można wytworzyć, mówiąc językiem ekonomicznym, dużo wartości dodanej, czyli z kapitału włożonego w te inwestycje otrzymujemy dużo kapitału w postaci wartości dodanej. I zobaczmy, bo niektórzy mówią, że już port Gdynia nie ma przestrzeni inwestycyjnej, ale jest tej przestrzeni niewiele. No jest w okolicy jeszcze Dolina Logistyczna, jeszcze, jak ktoś wie, przy hutnicy nawet są miejsca do inwestowania. Ale co jest istotnego? Gdyby zbudować port zewnętrzny w porcie Gdynia, oczywiście dobrze skomunikowany, to już mamy dodatkową przestrzeń na budowanie produkcji, czy inwestowanie w takie działalności, które mogą przynosić dużą wartość dodaną. I jeśli weźmiemy pod uwagę Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, port Gdynia i port Gdańsk, to cały czas mamy potencjał, żeby tutaj lokować inwestycje. I między innymi decyzja o budowie farm wiatrowych to jest też decyzja, która powinna spowodować, że w Gdyni, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Gdańsku i na zapleczu małych portów powinny powstawać inwestycje, które będą pracowały na rzecz nie tylko morskich farm wiatrowych, w ogóle farm wiatrowych, ale także morskich farm wiatrowych, ponieważ wiemy, że ten przemysł wszystkie kraje chcą intensywnie rozwijać. I uważam taką rzecz. Niedawno, znaczy tutaj mogą Państwo zobaczyć, jest świetna wystawa KGHM-u, która pokazuje, co ta KGHM produkuje i eksportuje. Ale wokół tego kontenera powinny być kontenery z produktami wytworzonymi z tej miedzi, a ich nie ma. I to jest informacja o tym, jak my wykorzystujemy surowiec, który produkujemy. Przecież gdyby wokół były produkty do farm wiatrowych i kontenery, w kontenerach byśmy widzieli, że produkowane są generatory, oprzyrządowanie tych generatorów
i wiele innych elementów związanych z farami wiatrowymi, a nie tylko fundamenty i rury, to wydaje mi się, żeby tutaj ta wystawa byłaby bardziej pełna. A więc port może rozwijać się właśnie poprzez zainteresowanie, nie chciałbym powiedzieć przymuszanie, ale skłanianie inwestorów zagranicznych do ulokowania produkcji zautomatyzowanej tutaj w tej strefie przybrzeżnej, bo w obszarze wokół Zatoki Gdańskiej mamy przestrzeń do lokowania produkcji o wysokim poziomie innowacyjności i produkcji zautomatyzowanej. No i trochę upraszczając sprawę, ale to jest prawdziwe dane statystyczne, wtedy port zarabia dwa razy, tak? Najpierw wyładowuje to, co te półprodukty, które przypłynęły, a potem w krótkim czasie wysyłamy na eksport to, co powstało, więc tak naprawdę wszyscy na tym wygrali. Wracamy do prezesa Jacka Sadaja. Panie prezesie, tak się czasem mówi żartobliwie, że w Gdyni jesteście mistrzami w wyciskaniu z każdego metra, z każdego hektara, który macie, bo rzeczywiście tutaj sytuacja, port jest otoczony miastem, musicie bardzo efektywnie na to wszystko patrzeć. Ten proces inwestycyjny, o którym tutaj przed chwilą mówiliśmy, na ile on podnosi zdolności portu na przyszłość, podnosi tą efektywność, no ale też chyba są ważne informacje związane z obrotnicą, którymi można się teraz podzielić. To prawda. Jeżeli chodzi o to optymalizowanie i zwiększanie efektywności, no staramy się znajdować jeszcze te pozostałe zaplecza. W tej chwili kończymy inwestycję związaną z budową placów manewrowo-składowych po drugiej stronie estakady Kwiatkowskiego. To jest 18 hektarów nowej przestrzeni, która już w części została oddana do użytkowania. Konkretnie 3 hektary już dzisiaj będą funkcjonowały jako zaplecze dla ładunków. Pozostaje nam jeszcze możliwość i plany związane z zalądowieniem części basenu przy ulicy Waszyngtona. To również zwiększy nasze możliwości bezpośrednio przy linii brzegowej. Myślę, że obrotnica to jest temat, który realizowany jest już w etapach od dłuższego czasu i w tej chwili weszliśmy w ten ostatni etap związany z przestawieniem doku, który dzisiaj jeszcze widzimy w świetle obrotnicy. Mam przyjemność powiedzieć Państwu, że ostatecznie zostało podpisane porozumienie ze Stocznią Wojenną, dzięki któremu będziemy mogli przestawić dok w nową lokalizację. Jest to związane z przeprowadzeniem inwestycji budowy wnęki dokowej, w którą to lokalizację dok będzie przestawiony, dzięki czemu uzyskamy pełne światło obrotnicy i te największe jednostki, o których wspominał prezes Jarmakowski, będą mogły bezpiecznie nawigować w obszarze portu wewnętrznego. Natomiast nie poprzestajemy w trudzie, jeżeli chodzi o wyjście dalej w morze. Dużo na konferencjach mówi się przy okazji dzisiejszego wydarzenia na temat offshore'u, który będzie realizowany w porcie w Gdyni. Oczywiście podzieliliśmy to zadanie na dwa etapy. W pierwszym etapie będziemy realizowali to zadanie w części portu wewnętrznego. Traktujemy to rozwiązanie jako rozwiązanie tymczasowe, ale wsłuchując się w głos branży offshore'owej, zdajemy sobie sprawę, że to jest temat bardzo rozwojowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te konstrukcje będą rosły, a farm będzie powstawało na polskich wodach morskich jeszcze więcej. W związku z tym planujemy do roku 2026 uruchomić pier zewnętrzny, na którym będziemy mogli realizować przeładunki tych konstrukcji, tym samym zwiększając jeszcze bardziej uniwersalność portu i wpuszczając nowe grupy ładunkowe do portu Gdyni.
A propos tego, co powiedział prezes, proszę Państwa, taka ciekawostka, ja nie wiem, czy to jest gadżet informacyjny, czy należy to bardzo poważnie traktować, ale Chińczycy tydzień temu pokazali projekt wieży na farmy wiatrowe, które ma, uwaga, 260 metrów, tak? Oczywiście na Bałtyku będą one niższe, natomiast to 260 metrów, żeby porównać, Kościół Mariacki w Gdańsku ma 81 metrów, więc to tak naprawdę trzy kościoły i jeszcze trochę. To pokazuje skalę tego, co się będzie musiało w porcie wydarzyć, jakie tutaj będą, jaka będzie skala przeładunków. A panie prezesie, jeszcze trochę dalej wybiegając w przyszłość, teraz mamy już koncesje rozdane, będzie 11 dalszych koncesji procedowanych w związku z farmami wiatrowymi. Tak naprawdę ten pirs zewnętrzny to zatrudnienie będzie miał na co najmniej dekadę w temacie offshore. Z pewnością, tak jak powiedziałem, wsłuchując się w głos branży, offshore będzie się rozwijał latami. Mam nadzieję, że będziemy jako port rosnąć razem z tym offshorem. Cieszę się z deklaracji, które usłyszeliśmy wczoraj od prezesa Grupy Orlen, który wyraźnie wskazał, że razem z offshorem realizowanym przez Grupę Orlen będzie te inwestycje realizował z Gdynią. Więc mamy mandat do tego, żeby inwestować w Gdyni i rozwijać się dalej. Także powiało optymizmem. Wróćmy na chwilę do profesora Marka Grzybowskiego. Panie profesorze, te zapowiedzi działań offshore'owych, bo wiadomo, że część także produkcyjna będzie tutaj miała miejsce na Pomorzu. Jak głęboko na zapleczu portu możemy szukać tych relacji bezpośrednio z portem, tego portu 4.0, o którego efektywności przed chwilą pan profesor mówił? Więc jeśli mówimy o offshore, po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, co mówią stowarzyszenia związane z energetyką offshore'ową. Uważam, że możemy zacząć nawet z local content na poziomie 50%. Jeśli szacunki są niższe, tak? No szacunki to są 20%. No to w dalszym ciągu jesteśmy przy montowaniu rur i fundamentów, tak? Uważam, że jest tutaj przestrzeń w strefie i portu Gdynia, i w okolicy, i w jego otoczeniu, żeby inwestorzy zbudowali fabryki, które będą produkować bardziej skomplikowane elementy tych farm wiatrowych. I port 4.0 to port nie tylko skoncentrowany na inwestycjach, ale przede wszystkim na innowacjach organizacyjnych, innowacjach związanych z wdrażaniem technologii informatycznych i wykorzystaniem technologii kosmicznych. I uważam, że tutaj port Gdynia przeciera szereg szlaków i nie jest wcale gorzej pozycjonowany od innych portów, o czym świadczy fakt, że Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, uczestnicząc w projektach, między innymi w projekcie z Horyzontu 2020, jest pytany o to, co się dzieje w porcie Gdynia i co się dzieje w porcie Gdańsk w zakresie innowacji i jak można te innowacje tutaj wdrażać. Więc oba porty są postrzegane i to, że port Gdynia zainwestował właśnie i w technologie dronowe, i w technologie związane z dokładnym prowadzeniem statków, to jest wszędzie zauważane. Informacja o tym, że kiedyś może powstanie tutaj port zewnętrzny, też została odnotowana. Informacja o tym, że w Zatoce Morza, w Zatoce Gdańskiej ma powstać terminal pływający LNG, też zostało to zauważone. To wszystko postrzegane jest jako innowacje, które otwierają port Gdynia i port Gdańsk na potrzeby rynku światowego. Więc i zmierzamy w kierunku portu 4.0, a nawet tutaj panie rozdają informacje o tych sadzonkach, o Greenport. To jest też dobra informacja. Ta informacja marketingowa musi wyprzedzać działalność inwestycyjną, bo wszyscy inwestorzy planują długofalowo. Jeśli nie wiedzą, że port zamierza być
portem przyjaznym dla środowiska, to jest to już informacja i dla inwestorów, którzy inwestują w transport, w sieć transportową i zamierzają inwestować też w polskich portach. Uczestniczymy też w takim projekcie, który nazywa się ZEF Innovation, czyli to jest produkcja statków zeroemisyjnych i to też, znowu patrząc się szeroko na port, dlatego zostaliśmy zaproszeni tego projektu, bo wiedzą o tym, że w Kryście buduje się statki zeroemisyjne, że w Naucie przebudowuje się statki zeroemisyjne, a w porcie Gdynia, port Gdynia przygotowuje się do przyjmowania jednostek, które będą ładowane z lądu, a więc będą mniej emitować w czasie postoju CO2 i innych szkodliwych substancji do otoczenia. To, o czym mówimy, co się dzieje w porcie Gdynia, jest zauważane i dlatego co jakiś czas są zapytania, czy port Gdynia może uczestniczyć w projektach międzynarodowych. To jest istotne. Tutaj ja nie chcę przechwalić gospodarzy tego panelu, ale też po skargach mieszkańców Gdyni kilka lat temu reakcja w postaci monitoringu czystości powietrza była błyskawiczna. Tak naprawdę można powiedzieć, że to było pewnego typu wzorcowe działanie na skargi czy pretensje, które się pojawiały w związku z niektórymi typami ładunków. Reakcja była natychmiastowa, więc ten Green Point port rzeczywiście działa. Natomiast przepraszam, a instalację zamontowała firma C-Data, która zresztą ma siedzibę w Gdyni, jest członkiem naszego klastra i co istotne wygrała projekt kolejny, więc z pieniędzy unijnych oni dalej rozwijają te swoje rozwiązania innowacyjne i dlatego trzeba podkreślić, zasługa portu jest taka, że pierwszy zamówił u nich te urządzenia i dzięki temu ta firma miała pieniądze, żeby znowu zaistnieć w kolejnym projekcie. Dziękuję. Proszę Państwa, my tu mówimy offshore, kontenery, natomiast ja mam pytanie do Pana Prezesa Warsockiego. Z punktu widzenia Waszej firmy, z punktu widzenia organizacji tych łańcuchów dostaw, jaki port jest dla Pana lepszym rozwiązaniem? Port uniwersalny, czy port w jakiś sposób wyspecjalizowany, taki, w którym jest głębsza tradycja pewnego ładunku, jest mniejsza elastyczność? Oczywiście to zależy od typu ładunku, który wysyłacie, ale co do zasady, porty uniwersalne czy porty bardziej specjalistyczne? Panie redaktorze, proszę Państwa, w naturalny sposób rozumienia tej definicji chyba uniwersalne, specjalistyczne będzie się różniła pomiędzy panem prezesem zarządzającym całym portem Gdynia czy inne porty, a takimi podmiotami jak my. Bo mówimy o uniwersalności z punktu widzenia zarządzającego, no to jest postrzeganie poprzez różnorodne ładunki, które. I tak jak patrząc, to o czym też mówiliśmy o pandemii, właściwie ta różnorodność tych ładunków, czyli uniwersalność pozwoliła przeżyć bądź nawet wzrosty. Tak? Jak nie było węgla, to było zboże plus 68% wzrostu w ubiegłym roku. Jak nie było w którymś innym węgla energetycznego, to był koksujący. Gdzieś tam weszła ruda, prawda? I to jest ta uniwersalność z punktu widzenia takiego makro, czyli nawet gospodarki i zarządzającego portu. To jest ta uniwersalność jak najbardziej pożądana i na pewno ta uniwersalność będzie i ona jest dobrze, że jest. Z punktu widzenia takich firm jak naszych, budujących łańcuchy dostaw, my postrzegamy to inaczej. Dla nas to będzie bardziej ważna specjalizacja, tak? Bo każdy port, czy Gdynia, czy Gdańsk, czy Szczecin, Świnoujście składa się z iluś terminali. To są oddzielne podmioty gospodarcze. Ktoś się specjalizuje w zbożu, ktoś się specjalizuje w węglu, ktoś się specjalizuje w drobnicy niekontenerowej, ktoś jest RORO, ktoś jest chłodnie na spożywcze. I to są dla nas partnerzy do rozmów, czyli my mamy ilość tam partnerów do rozmów i patrząc na to, o czym też wspomniałem wcześniej, z perspektywy naszego podwórka i naszej grupy kapitałowej rozważającej inwestycje w terminal, nie ma przyszłości małych terminali uniwersalnych. Po prostu masy produktowe muszą być tak duże, żeby pokryć te koszty, że te masy produktowe duże mogą wchodzić tylko do specjalistycznych portów. Jak mamy port północny w Gdańsku, no to idzie węgiel, nie ma energetyka, jest koksujący bądź wchodzi ruda, ale to są masy na poziomie 6-7 milionów ton, tak?
Jeżeli nie mamy gdzieś węgla w Hesie, w terminalu, no to mieliśmy zboże, które przeszło. Pytanie, w którym kierunku to pójdzie. Jeżeli nie ma dzisiaj taki podmiot gospodarczy, który ma swoje nabrzeże, nie ma wystarczających, mi się wydaje, i nie będzie przyszłościowo takich środków finansowych, żeby zainwestował w 5, 6, 7 rodzajów różnych dźwigów, różnych nabrzeży, różnych dedykowanych składowisk i powiedział, że jestem takim typowo uniwersalnym, bo ekonomia mu się nie zepnie, bo obok będzie ktoś na terminalu, kto inny terminal, który przeładowuje nawozy i tylko nawozy i on ma masę takie, że pokrywa sobie koszty, albo ktoś będzie kruszywa. Więc to są takie różne postrzegania z naszego punktu widzenia i wydaje mi się, że te działalności gospodarcze tych terminali będą się zawężać do tych najbardziej ekonomicznie uzasadnionych dla nich. Więc dla zarządzającego portu to będzie uniwersalność, jak najbardziej będą stwarzali warunki, żeby się rozwijały jak najbardziej. Dla nas to będzie specjalizacja. No i zauważmy, o jakich wolumenach przeładunków tu pan prezes mówił, żeby to rzeczywiście się spinało ekonomicznie. GTC, prezes Jarmakowski, mówiliśmy o takich zagrożeniach czy kwestiach średnioterminowych z punktu widzenia przeładunków kontenerowych. Gdyby miał pan krótko zdefiniować największe szanse i największe zagrożenia, ale w takiej perspektywie trochę dłuższej, 5 lat, dekady, czego pan najbardziej się obawia, a na co najbardziej pan liczy w swoim biznesie? Szanowni państwo, czego się obawiam? Upływu czasu. Tego nie uda się cofnąć i nadrobić. Czas, który już upłynął, jest, może być bezpośrednio, może być stracony bezpowrotnie, o ile nie został przygotowany, użyty do tego, aby zastanowić się, co czeka nas w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to patrzę na nią z umiarkowanym optymizmem i o jednym czynniku, mianowicie popytowi na usługi terminali kontenerowych, który będzie rósł dosyć dynamicznie, już mówiłem. Natomiast jest szereg innych jeszcze czynników, które niewątpliwie porty i operatorzy muszą wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o Europę, to przede wszystkim są to czynniki demograficzne. I znowuż odnosząc się tutaj do naszego lokalnego podwórka, czyli do portu chociażby Gdynia, to wskażę, że musimy rozwiązywać wyzwania związane z, no jednak, zmniejszaniem się populacji, w związku z tym zmniejszaniem się pracowników dostępnych do chociażby pracy w portach, obsługi urządzeń portowych, a jednocześnie musimy się zmierzyć z rosnącą urbanizacją. I tutaj wielokrotnie na różnych konferencjach mówiono, że tutaj miasto wchodzi w tkankę portową, przenika się z tkanką portową, czego przykładem jest chociażby budowa drugiej mariny jachtowej. No, niby to też jest działalność do pewnego stopnia morska, ale jednak rekreacyjna, turystyczna, tak? A nie handlowa. Natomiast i to też będziemy musieli rozwiązać. No, odpowiedzią jest oczywiście wychodzenie inwestycji portowych w morze, port zewnętrzny, port centralny, te projekty, o których wiele i długo mówiono. No, kierunki są już wytyczane, czy zostały wytyczone przez chociażby porty zachodnioeuropejskie, takie jak Rotterdam. Tam zrealizowano już 2 olbrzymie projekty rozbudowy portu na morzu, Maasvlakte 1, Maasvlakte 2. Beneficjentem tych projektów dużym jest oczywiście grupa, do której należy terminal GCT, czyli Hudson Ports. Jesteśmy operatorem w tej chwili na 3 terminalach w Rotterdamie, 65% zdolności przeładunkowych pod względem kontenerów portu Rotterdam.
To są zdolności obsługiwane przez terminale Hudson Ports. I to jest naturalny rozwój, który musi mieć miejsce też w Polsce. Jeśli chodzi o kolejne wyzwania technologiczne, wspomniałem, że musimy zmierzyć się z, no, ze z, malejącą dostępnością pracowników, kończącym się rynkiem pracy na skutek czynników demograficznych. I tutaj w sukurs wchodzi technologia i zastosowanie tej technologii w portach i w terminalach portowych. Czynniki takie jak automatyzacja urządzeń, digitalizacja mają na celu nie tylko rozwiązanie długoterminowych trendów demograficznych, ale też oczywiście poprawę bezpieczeństwa, no i poprawę efektywności, szybkości obsługi statków i ładunków. A rosnąca digitalizacja, automatyzacja oczywiście rodzi kolejne zagrożenia, mianowicie związane z cyberbezpieczeństwem. Byliśmy w ostatnich paru latach świadkami kilku poważnych ataków na systemy informatyczne portów czy dużych nawet firm. Nie będę tutaj o nich wspominał, ale te cyberataki skutkowały wyłączeniem czy to poszczególnych portów, czy nawet zespołów portowych, czy też olbrzymich obszarów sieci firm na nawet kilkanaście dni. Musimy mieć tego świadomość, stąd coraz większe inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Jeszcze jeden z czynników, o którym chciałem wspomnieć, no to też musimy zadbać o zrównoważony rozwój. Jako porty i operatorzy, po pierwsze musimy być w stanie dostarczać statkom, ale też środkom transportu lądowego, które wykorzystujemy, czy też które obsługujemy, odpowiednich paliw. I tutaj mam na myśli czy to LNG, czy to wodór, o którym coraz więcej się mówi i któremu była poświęcona duża część tej konferencji. Ale też musimy przygotować takie rozwiązania, o których tutaj też wspomniano, mianowicie chociażby cold ironing, czyli możliwość zasilania statków z przysłowiowego gniazdka na nabrzeżu. A to, drodzy Państwo, naprawdę może wygenerować bardzo duże oszczędności, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Wskażę też, że coraz więcej firm dba o to, żeby informować konsumentów o śladzie węglowym w ich produktach i w związku z tym wszyscy ci, którzy są zaangażowani w łańcuch logistyczny, a dotyczy to właśnie i również portów, jak i armatorów i spedytorów, no będą prędzej czy później musieli też przedstawiać swoje dane statystyczne, jaki jest ich udział w emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Chodzi o to, żeby tę emisję redukować. I tak naprawdę w tej chwili porty i operatorzy podejmują działania, żeby tym wyzwaniom przyszłości sprostać. Takie działania podejmuje też Hudson Ports. Może nie jeszcze na dużą skalę tutaj w Polsce, czy też w Gdyni, tutaj dalej czekamy na możliwości. Natomiast chociażby w Wielkiej Brytanii w tej chwili we współpracy z rządem brytyjskim i z hrabstwem Suffolk Essex przygotowujemy taki bardzo duży projekt, on już jest w zasadzie w fazie realizacji stworzenia takiego klastra, się nazywa Freeport East. Proszę wrzucić w przeglądarkę tą nazwę.
To jest klaster logistyczno, portowo-logistyczno, offshore-owo-wodorowy budowany wokół portu Felixstowe i portu Harwich. I tak jak wspomniałem, port Felixstowe to jest w tej chwili największy port kontenerowy w Wielkiej Brytanii, ale port Harwich z kolei przygotowuje 110 hektarów powierzchni, na której ma powstać centrum offshore'owe, właśnie zorganizowane i funkcjonujące w taki sposób, o jakim wspominał tutaj pan profesor Grzybowski. Mianowicie nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie przywozić do portu w Harwich elementy far wiatrowych i je stamtąd wywozić, bo port Harwich już w swojej przeszłości 3 spore projekty offshore'owe brytyjskie obsłużył. Natomiast chodzi o to, żeby tam lokować produkcję. Zresztą to jest strategia w tej chwili też Wielkiej Brytanii. Po Brexicie Brytyjczycy musieli na nowo zredefiniować swoje priorytety i strategię rozwoju i w tej chwili starają się jak najwięcej produkcji lokować u siebie w kraju. No i ja już na koniec naszej debaty poproszę Mateusza Kowalewskiego. Panie redaktorze, tutaj można i publicyście chyba najłatwiej te wszystkie czynniki, o których mówimy, te wszystkie inwestycje, czy konkurencyjność portów polskich, konkurencyjność Gdyni, bo przede wszystkim o Gdyni rozmawiamy, na Bałtyku rzeczywiście będzie się tak poprawiać, żeby ze spokojem patrzeć na to, co się dzieje w Kłajpedzie czy innych portach, czasami znacznie większych z racji przeładowywanych wolumenów, ale czy ta konkurencyjność będzie się tutaj poprawiać? I bardzo przepraszam, ale 3 minuty. Myślę, że tak. To nie jest tak, że ta ilość, ten wolumen przeładunkowy zależny jest tylko od konsumenta, od rynku, ponieważ są pewne takie mechanizmy logistyczne, z którymi mamy do czynienia w Europie, które pozwalają na przesunięcie jeszcze dużej ilości ładunków do polskich portów. Zwróćmy uwagę na to, że bardzo duża ilość ładunków do Polski cały czas trafia drogą kolejową czy kołową z portu Hamburg czy z portów belgijskich, holenderskich. Chociaż w Hamburgu wypadliśmy z pierwszej dziesiątki krajów destynacji tych końcowych, co jest akurat dobrą wiadomością. To jest bardzo dobre zjawisko i powinniśmy dążyć do tego, żeby być coraz dalej na tej liście. Jednocześnie zwróćmy uwagę na krajobraz portu Gdynia. W ostatnich latach on się bardzo zmienił. Za chwilę zmieni się jeszcze bardziej. Mamy za chwilę do czynienia z relokacją portu promowego. Lada chwila otwarcie wielkiej inwestycji publiczny terminal promowy. Gdzieś ten ruch w porcie bardzo się zmieni, ponieważ promy operujące wewnątrz portu były olbrzymim obciążeniem dla ruchu portowego, ponieważ no, kilka razy dziennie mieliśmy do czynienia z promami Stena Line, które wpływały, wypływały i gdzieś w pewien sposób to utrudniało ruch portowy. Za chwilę to zjawisko zostanie zmienione i port będzie w dużym stopniu odciążony. Zwiększa to potencjał zachodniej części portu, ponieważ te możliwości przeładunkowe tam będą powiększone. Za estakadą, no można powiedzieć, że te ostatnie kwiaty polne, które można było w okolicach portu Gdyni znaleźć, już ich tam nie będzie, ponieważ no, powstają place składowe, duże place składowe, które też będą wykorzystywane na poczet przeładunków, na poczet portów, na pewno w dużym stopniu, jeśli chodzi o potrzeby portu offshore'owego. Więc krajobraz się zmienia, jakby konkurencyjność i potencjał portu Gdynia się zwiększa. Musimy zabezpieczyć Gdynię, jeśli chodzi o te inwestycje dostępowe. Od strony kolejowej za chwilę te zrealizowane inwestycje w dużym stopniu poprawią dostępność portu Gdynia.
no, jest ta droga czerwona, ta nazwa czerwona nie jest bez przyczyny, bo to jest naprawdę taki czerwony punkt na mapie regionu. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. No i oczywiście olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o inwestycje, procesy związane z Greenport, nowe technologie. Myślę, że tutaj czy elektryfikacja, czy technologie wodorowe są wielkim wyzwaniem i wielką szansą dla wszystkich polskich portów. Czyli mamy optymistyczne perspektywy i ja bardzo dziękuję i to ostatnia wypowiedź w naszej debacie, ale jeszcze Państwa proszę o chwilę pozostania. Zapraszam Pana Henryka Kamińskiego, wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl i tu pewna miła, niewielka uroczystość. Dzień dobry Państwu. Jestem wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Reprezentuję tę organizację na dzisiejszym forum. Miło mi bardzo powitać wszystkich uczestników, a przede wszystkim prelegentów, które rzeczywiście bardzo ciekawe tematy poruszają. Co prawda nie jestem z branży, korzystam z niej, ale nie jestem, ale rzeczywiście warto było posłuchać ciekawych i planów na przyszłość, bo to jest bardzo istotne dla przedsiębiorców. Proszę Państwa, pozwolę sobie skorzystać, ponieważ nie jestem z branży, więc troszkę notatek wyłuskaliśmy jako federacja na temat portu Gdynia. Ale przede wszystkim przypadł mi wręczyć dzisiaj w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl wręczyć nagrodę. Diament Polskiej Gospodarki 2021 w kategorii firma dla Zarządu Portu Morskiego Gdynia, spółka akcyjna. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. To dla nas olbrzymie wyróżnienie i też zaskoczenie. Ja chciałbym podziękować w imieniu Zarządu Morskiego Portu w Gdyni przede wszystkim naszym wszystkim partnerom, dzięki którym otrzymanie takiej nagrody było możliwe. Chciałem podziękować również wszystkim współpracownikom i zaznaczyć, że praca Zarządu Morskiego Portu w Gdyni zaczęła się blisko 100 lat temu, więc jest to istna sztafeta zapoczątkowana przez pana inżyniera Wendę i kontynuowana potem przez wielu zacnych inżynierów. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj to mi przypadło przyjmować tą nagrodę. Myślę, że jest to wyraz uznania za te wszystkie starania, których dzisiaj i wcześniej podejmowano. Dziękuję uprzejmie. Panie prezesie, ale to jeszcze nie wszystko. Miło mi również z dużą satysfakcją wręczyć panu osobiście nagrodę Diament. O, się sypie. Chciałem tak ładnie. Diament Polskiej Gospodarki 2021 w kategorii postać dla pana Jacka Sadaja, prezesa Zarządu Portu Morskiego Gdynia, spółka akcyjna. Serdecznie gratuluję. Jeszcze raz uprzejmie dziękuję. Może kilka słów, co prawda było już tu wiele przez prelegentów powiedziane, ale federacja nasza sprężyła się, więc też kilka słów. Osiągnęliśmy jakieś informacji i chciałbym parę słów powiedzieć, jeżeli można. Jeżeli czas na to, 2 minuty spróbujemy. Dobrze. Odnośnie nagrody. Nagrody Polskiej Gospodarki już od 12 lat przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności, Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki.
Celem programu jest promowanie, wyróżnianie, pokazanie tych, którzy mogą być wzorem do naśladowania. Nagrody programu są wyrazem wysokich kompetencji i olbrzymich możliwości rozwojowych laureatów, którzy odnieśli realny sukces, są synonimem najwyższej jakości w polskiej gospodarce i motywują do dalszego rozwoju. Spółka Zarządu Portu Morskiego Gdynia została doceniona przez Radę Programową za ciągły, stały i zrównoważony rozwój oraz ogromny wkład we wzrost gospodarczy naszego kraju. Dzięki stale rozwiększającej się skali i możliwościom przeładunkowym portu umożliwia polskim przedsiębiorcom eksport towarów za granicę. Ustanawiane są kolejne rekordy w przeładunkach. Świadczy to tym, że polski eksport rośnie, a wraz z nim cała nasza gospodarka. Port Gdynia jest portem łączącym Polskę gospodarką światową. Przeładunki w porcie odzwierciedlają popyt na towary zagraniczne w Polsce i popyt na towary polskie za granicą. Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie. Cenimy za jakość serwisu i uniwersalizm. Pod względem ilości przeładunków jest to drugi port na Bałtyku. Jak rozumiem dobrze, tak? I poprzez uniwersalną infrastrukturę odbywają się tu przeładunki praktycznie wszystkich typów ładunków. Uniwersalność portu Gdynia przyczyniła się do zachowania płynności przeładunków nawet w czasie pandemii, kiedy to port zakończył rok 2020 ze wzrostem 2,9 w stosunku rok do roku poprzedniego. Mam nadzieję, że dobre informacje. W 2021 port Gdynia nie zwalnia tempa. Tendencja wzrostowa jest nadal kontynuowana. Przez pierwszych 7 miesięcy tego roku port osiągnął wzrost 12,5% ogółem. Trudno dziś znaleźć port morski, który bije rekordy podczas pandemicznego roku 2020 oraz kolejnym roku ponownie zmierza do rekordu. Ponadto port Gdynia nie zwalnia tempa inwestycji. Uniwersalność oraz wszechstronność gdyńskich terminali to także efekt sprawnie realizowanych inwestycji zgodnych ze strategią zrównoważonego rozwoju. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie portu Gdynia to ponad 4 miliardy. Dobrze mówię? Chyba tak. Myślę, że tak. Życzę by jeszcze więcej dotacji czy różnych programów. Najważniejsze inwestycje to centrum logistyczne w zachodniej części portu, pogłębianie kanału oraz budowa publicznego terminala promowego, który jest największym przedsięwzięciem od blisko 50 lat w porcie Gdynia. Po ich zakończeniu jeszcze zwiększą się zdolności przeładunkowe. Przełoży się to na trwały rozwój portu, zwiększona zostanie dostępność transportowa od strony morza, podniesie się konkurencyjność portu. Gdyński port dba również o ochronę środowiska naturalnego poprzez strategię Green Port. Inwestycje w kolej realizowane w porcie Gdynia wpisują się w dynamiczny rozwój rynku przewozów intermodalnych. Jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek, zmniejszając emisyjność transportu. Port Gdynia to węzeł bazowy sieci TNT, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej, wpisując się m.in. w ideę inicjatywy Trójmorza oraz założenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Efektywne wykorzystanie własnych środków finansowych z przychodów spółki, jak i tych pozyskanych z funduszu unijnych sprawia, że port Gdynia prężnie się rozwija w przededniu stulecia powstania. Ostatnie zdanie, przepraszam, bo to ważne. Cieszymy się, że port Gdynia tak intensywnie się rozwija. Śmiało można stwierdzić, że jak port Gdynia rośnie, to rośnie także nasza polska gospodarka. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Tutaj wychodzi jeszcze mój radiowy nawyk. Ja tak co do 15 sekund pilnuję tego czasu, także. Panie redaktorze, a ja mam szansę na dwa słowa? Oczywiście, panie prezesie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to olbrzymi zaszczyt przyjmować te nagrody, ale też olbrzymie zobowiązanie i jestem przekonany, że wspólnie z naszymi kontrahentami, ale również całym zespołem pracowników Zarządu Morskiego Portu w Gdyni sprostamy kolejnym wyzwaniom, które stoją przed nami. Dziękuję uprzejmie. A ja tutaj dołożę życzenia. Proszę państwa, bardzo wyraźnie padło i tutaj w wystąpieniu i wcześniej, port Gdynia często jest nazywany portem polskiej gospodarki.
to, co się dzieje w Gdyni, to jest odzwierciedlenie kondycji polskich firm, polskiego eksportu. To jest główny port obsługujący polski eksport, więc tak naprawdę jak widzimy dobre wyniki portu Gdynia, to cieszmy się nie tylko z tego, co się w spółkach przeładunkowych udało, ale cieszmy się, bo to jest sygnał, że dobrze jest w całej gospodarce. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Ja przypomnę, naszymi gośćmi w czasie debaty byli pan Jacek Sadaj, prezes zarządu portu w Gdyni, profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny, prezes Jan Jarmakowski, gdyński terminal kontenerowy, Mateusz Kowalewski, gospodarka morska.pl i pan prezes Artur Warsocki, Interbalt. Ja się nazywam Artur Kiełbasiński. Bardzo Państwu dziękuję.